Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawela, co kanał narzędziowy. Dzisiaj będę miał do zaprezentowania na kanale taki oto zszywacz marki Parkside. Jest to model PAD 4D6 na akumulator 4V, akumulator wbudowany oczywiście. I mamy 3 lata gwarancji na zszywki od 4 do 12 mm i gwoździe od 6 do 10 mm razy 1,2 mm grubości. Mały, lekki zszywacz, taki taker, ale dosyć ciężki. Dodatkowo tutaj mamy kabelek, przewód do ładowania USB typu C i do ładowarki. I w zestawie mamy gwoździe i zszywki. 1000 sztuk. Tutaj również instrukcja obsługi. Taka gumowana rączka. Tutaj mamy właśnie możliwość sprawdzenia, jak dużo mamy tych zszywek lub gwoździ. Magazynek. Włącznik. Tutaj jest stan naładowania baterii. Typ zszywek 53, typ gwoździ 47. Wystarczy trzymać przycisk włącznika i tylko dociskać samą tą końcówką. Widać, że daje radę. Praktycznie wszystkie zszywki zostały wbite. No i fajnie to po prostu pracuje. Możemy bardzo szybko wykonywać dane zadanie. Tutaj mamy regulację tego uderzenia, mocy uderzenia. No i wykonując jakieś zadanie gdzieś, no to na pewno nam jest trudniej, bo musimy przyciskać. O, już tu jest zepsute. A tym to tylko, tym momentalnie. Automatycznie wszczelujemy takie zszywki czy gwoździe. Super sprawa, taki mały, zgrabny. Są też te na 12V i na akumulator 20V. Też bardzo dobre zszywacze tej marki. A weźmiemy, sprawdzimy gwoździe teraz. Musimy wyłączyć.
tutaj mamy oznaczenie, gdzie mają być gwoździe. No i działa super, bardzo fajnie działa, przynajmniej jak na razie. Podoba mi się to poręczne narzędzie, lekkie i do różnych prac na pewno się nadaje. Zobaczymy, jak poradzi sobie z takim laminatem. Gwoździe. No, tutaj już gorzej. Zszywki z laminatem to już tutaj gorzej wchodzą. Już się krzywią w drewnie, to elegancko. Ale tutaj już jest to za twarde. No jak widzimy, zszyweczki do takiego laminatu się nie nadają, gwoździe idealnie wchodzą, a jeżeli chodzi o drewno, no to zszywki super wchodzą, ale ogólnie rzecz biorąc fajna rzecz, fajne narzędzie, dużo wygodniejsze niż taki ręczny taker, chociaż nie mam nic zarzutów do takiego takera, też można bardzo dobrze wykonać daną pracę przy pomocy tego takera. Tyle na temat tego zszywacza, nic dodać, nic ująć. Dobrze działa w swoim ograniczonym zakresie możliwości. Także polecam jak najbardziej do takich właśnie zszywek, jak tutaj mamy pokazane. Na pewno do po prostu takich rzeczy to trzeba troszeczkę mocniejszego zszywacza. Są też dostępne właśnie na 12 V czy na 20 V. Trzymajcie się, cześć, do następnego filmu.